Cześć! W tym filmiku pokażę Ci, jak w prosty i szybki sposób wdrożyć piksela Facebooka na swoją stronę z użyciem narzędzia Google Tag Manager. Jeżeli nie wiesz, jak wdrożyć Tag Managera na swoją stronę, zobacz poprzednie moje wideo. Wdrożenie piksela Facebooka zaczniemy od przejścia do menadżera zdarzeń w naszym koncie reklamowym na Facebooku i wybieramy przy piksel Facebooka opcję Rozpocznij. Niech to będzie piksel konta Dawid Czoska. Ja tutaj zawsze lubię też wpisać domenę, dla której ten piksel będzie funkcjonował, jako że zazwyczaj jeden piksel to jedna domena. I bierzemy kontynuuj. I wybieramy opcję dodaj ręcznie kod piksela do witryny. Dzięki czemu uzyskamy za chwilę kod, który przy pomocy Tag Managera będziemy mogli wdrożyć na stronę. Jest to ten kod, wybieramy skopiuj kod do schowka i wówczas przechodzimy do Tag Managera. Wybieramy opcję tagi i klikamy nowy. Nazywamy go po prostu piksel Facebooka. Niech to będzie General. Zaraz Wam pokażę, dlaczego General. I wybieramy konfiguracja tagu i opcję niestandardowy kod HTML. I tu wklejamy to, co skopiowaliśmy z menadżera zdarzeń z Facebooka. Ten kod będziemy musieli trochę zedytować z racji tego, żeby piksel Facebooka zbierał nam dane szybciej i bardziej dokładnie. Dlatego pierwszą jakby zmianą, którą będziemy musieli zrobić tutaj w tym kodzie, jest usunięcie tej końcówki kodu. Jest ona całkowicie zbędna, jakby te opcje niczego nie wnoszą, jedynie zmniejszą efektywność pozyskiwania danych. I druga rzecz, którą robimy, jest to wycięcie tego krótkiego fragmentu kodu. Bierzemy Ctrl X i w ten sposób przygotowany kod jest gotowy do wdrożenia. Pamiętamy jeszcze tylko, żeby tutaj w ustawieniach zaawansowanych wybrać priorytet wywoływania tagów na 100. Oznacza to, że piksel Facebooka będzie wywoływany w pierwszej kolejności przed innymi kodami, które wdrożymy na naszą stronę. I w regułach wybieramy, że ma być to uruchamiane dla wszystkich stron i klikamy Zapisz. W ten sposób wgraliśmy jakby podstawowy kod piksela Facebooka. Jednak potrzebujemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Dodać to, co przed chwilą wycięliśmy, czyli zdarzenie polegające na zobaczeniu jakiejkolwiek strony. Czyli wklejamy tutaj to, co przed chwilą wycięliśmy, czyli FBQ Track Page View i pamiętamy o tym, żeby rozpocząć kod i żeby na końcu go zamknąć. Odwrotnie, dwukrotnie zamknął. OK. I tą regułę wybieramy taką samą regułę jak przy pierwszych ustawieniach, czyli dla wszystkich stron. Zdarzenie polegające na tym, że kiedy ktoś wejdzie na jakąś stronę, to zdarzenie zostanie przekazane do piksela Facebooka. Wybieramy opcję Zapisz i możemy przesłać to. Nazwiemy piksel Facebook, niech będzie General. Potem możemy dodać jakby dodatkowe zdarzenia, jednak są to rzeczy bardziej skomplikowane. I wybieramy opcję Opublikuj. Nasz kod powinien już być wdrożony na stronę i nasza strona powinna już zawierać piksela, ale oczywiście możemy to sprawdzić.
I jak widzimy, Facebook Pixel został odnaleziony i zostało wywołane zdarzenie polegające na page view, czyli że ja wyświetliłem tę stronkę. Upewnijmy się również tutaj, że Pixel został dobrze jakby załączony. Wysyłamy ruch testowy. OK, stronka się otworzyła i zaraz tutaj również otrzymamy potwierdzenie, iż nasz Pixel jest aktywny. Klikamy kontynuuj i to tyle. Pixel od tego momentu będzie zbierał dane, czyli jeżeli ktoś wejdzie na naszą stronę, to my zobaczymy informację o tym na Facebooku i będziemy mogli skierować do tego kogoś reklamy remarketingowe. Jeżeli chcecie otrzymać więcej takich praktycznych informacji w formie wideo, w formie tego, że wyjaśnię Wam, jak cokolwiek wdrożyć, zostawcie w komentarzu pytania. Ja z chęcią na nie odpowiem w formie albo komentarza, albo wideo. Za ten filmik dziękuję. Mam nadzieję, że również bez problemu Pixela na swojej stronie wdrożycie. I pamiętajcie, aby wykorzystywać go do Waszych kampanii remarketingowych i do analizy. Dzięki, cześć.